sytuacji, szczególnie niektórzy publicyści, wybitnie proamerykański, nie dajcie się państwo zrobić w konia, że jakiś tam Cejrowski, główny agitator do wojny, to przecież facet, który nawoływał do tam ataku na Rosję niemal otwartym tekstem, on dziś mówi, że za tym, to powtarza po nas oczywiście, że za tą wojną stoją koncerny zbrojeniowe, no bo taka jest prawda. No, to koncerny zbrojeniowe dały gospodarce globalistycznej rynki i taka na przykład Coca-Cola, tak, firma produkująca jakieś napoje, zarabia na tych zdobytych nowych rynkach, a ci, którzy produkują broń, jakoś no, w tym momencie jakby są niepotrzebni, więc trzeba stwarzać zagrożenie wojenne, które często może nie wystarczyć, bo społeczeństwa nie chcą się kosztować na zbrojenie, dozbrajanie, na często przepłacone wydatki, no więc wtedy się uruchamia kolejną wojnę i wtedy to lobby jest zadowolone, które to lobby wywojuje następne powiększenie strefy wpływów i wtedy znowu Coca-Cola i inne koncerny mogą zarabiać. Tak dziś świat wygląda. My nie mamy reklam, jak niemal wszystkie media głównego nurtu, czy elektroniczne, czy te koncesjonowane od wielkich światowych korporacji. Nas one nie utrzymują, więc my możemy sobie pozwolić na komfort podawania informacji z drugiej strony barykady. Tak po prostu. Państwo wpłacając nam pieniądze, sami domagacie się właśnie informacji z drugiej strony i to jest właśnie demokracja i to trzeba uszanować. W przeciwnym razie obudzimy się naprawdę w bardzo poważnych tarapatach, żyjąc w systemie totalnie totalitarnym. I w związku z tym informacja od tu pana Kamila Klimczaka. Tak się kończą bliskie spotkania z miłośnikami walczącej z Putinem Ukrainy, czyli ze zwolennikami strony ukraińskiej, delikatnie mówiąc. Dzisiaj po obchodach pod pomnikiem ofiar komunizmu próbowali mnie wyciągnąć z samochodu, którym z jednym z kolegów z klubu imienia Romana Dmowskiego odjeżdżaliśmy z miejsca uroczystości. Dostałem parę razy w twarz, skończyło się szczęśliwie na niewielkiej opukliźnie. Co prawda ataku dokonali ludzie posługujący się językiem polskim, krzyczeli do mnie ruski trolu, ale dla mnie to nie są Polacy. No też, panie Kamilu, niech pan nie mówi, że to nie są Polacy, bo to pewnie Polacy byli. Jesteśmy totalnie w tej chwili manipulowani. No i pan Kamil tu pokazuje zdjęcia tej niewielkiej opuchlizny. To jest rzeczywiście taka lekka śliweczka nad okiem. Więc obserwuję początki tego, co było na Wołyniu. Jeżeli tak się ma skończyć ten nasz sojusz, ta nasza pomoc, jak w 1943 roku, czwartym, no to ja dziękuję. To mi się to nie podoba i protestuję przeciwko agresji, która jest ewidentnie podlewana, podtrzymywana. I teraz mam dla państwa szokującą wiadomość. I przyszli Ukraińcy i zmienili oblicze ziemi tej ziemi. Przepraszam za parafrazę słów Jana Pawła II, ale ona idealnie pasuje. Tyle lat tłumaczę, że wodzą nas na różne głupie manifestacje, często w słusznych sprawach, w słusznych celach, ale w niewłaściwe miejsca, podstawieni lewi antysystemowcy. To te protesty nic nie dają poza tym, że reszta społeczeństwa jest wkurzona na protestujących. Prawdziwe, skuteczne protesty, niewielkim kosztem i niewielką szkodliwością społeczną, praktycznie żadną, a w zasadzie można mówić nawet o korzyściach, są organizowane, powinny być organizowane, bo nie są organizowane, pod domami decydujących o naszym życiu polityków. No i dziś mieliśmy, tu TVN24 nam tę informację podaje, protest społeczności ukraińskiej i Polaków, którzy nie kierując się zasadą obiektywizmu, ślepo i bezwarunkowo popierają rację nie ukraińską, tylko rację wielkich tego świata, którzy to wielkie korporacje światowe, które ewidentnie podsycają, podpalają Ukrainę, a Zełenski idzie w to jak w masło. Zobaczymy, jak to się skończy dla Ukraińców. Współczuję Ukraińcom, ale to się niczym dobrym nie skończy. Zresztą cała ta informacja, która płynie na terenie Polski, jest bardzo dziwna. Słuchajcie, no można by odnieść wniosek taki, że Rosjanie przegrywają, Rosjanie są bici na wszystkie możliwe sposoby
i cały czas powiększają strefę wpływów. Niesamowite. Rozumiecie coś z tego? Rosjanie przegrywają, idąc dalej naprzód. To jest niesamowite. Ale patrzcie, jak nas zawstydzili Ukraińcy. To na chwilę zapraszam do Warszawy. Możliwe sposoby i cały czas powiększają strefę wpływów. Niesamowite. Rozumiecie coś z tego? Rosjanie przegrywają, idąc dalej naprzód. To jest niesamowite. Ale patrzcie, jak nas zawstydzili Ukraińcy. To na chwilę zapraszam do Warszawy, do jednej z dzielnic, w której mieszkają rosyjscy dyplomaci. Tak wyglądał, no nie dzisiaj, bo już jesteśmy po północy, wczoraj wieczorem protest właśnie w tej okolicy. Stali pod blokiem, gdzie mieszkają rosyjscy dyplomaci, późną porą, jakby nocną, i normalnie to się nazywa zakłócanie ciszy i spokoju. I tu można było pod domem polityka zorganizować protest. Tak, w Polsce nie można takiego protestu zorganizować. To jest bardzo, bardzo dziwne. Sami widzimy, tak się skutecznie organizuje protesty i to na całym świecie. Jak Kanadyjczycy przyszli pod dom Trudeau, to pan Trudeau od razu lekko zmienił stanowisko. I na tym to polega. Pan Trudeau to mało, żeby Kanadyjczycy mogli jakiś sukces odnieść. Ktoś ich po prostu wywiódł na główne ulice i sami Kanadyjczycy się nie przyłączają, się wkurzają i ten protest nie osiąga takiego efektu, jaki by mógł. No ale powtarzam, zawsze gdzieś tam są wodziciele i to nie jeden, bo by nie miał posłuchu, żeby protesty były nieskuteczne. Protesty są zawsze skuteczne, gdy są pod domami polityków i proszę mi nie mówić, że to jest ingerencja w życie prywatne, ponieważ politycy, którzy decydują o naszym życiu, wchodzą nam do łóżka, do mieszkań, do pokojów, do całości życia. Więc to mamy, a poza tym prawo nie zabrania tego typu protestu, jest to dozwolone, tylko nie możemy tego robić, bo ktoś się nas wyręczył. I teraz ciekawostka, nagranie z frontu, żołnierz ukraiński, który został wysłany, bo oni tak pojedynczych żołnierzy utykają w różnych miejscach, taka jest strategia obrony, poza tym, że Zełenski zasłonił się cywilami, co zaraz będę udowadniał. Ewidentna taktyka, niechlubna z wielu wojen. Mamy tutaj żołnierza ukraińskiego, który poluje na suszkę, to samolot Su, tak, Suchoj, rosyjski i ma do dyspozycji polski zestaw rakietowy Piorun. Patrzcie, jak to się skończy. No rzeczywiście dramatyczna sytuacja. Żołnierz broni swojego kraju. Żołnierz jest po to, żeby się strzelać. Ja to rozumiem. Zaraz będzie słychać samolot. Nie bacio. Tak, kacapska suszka. Це диме над Бучею. Już ją słychać. Coś nie działa. Piorun nie działa. Ach ty kurwa. Litak w niebie, dwa litaki Su-25 szturmowyki. Ta bomba nie wybuchnie. Tak pisali Czesi walczący z Hitlerem, którzy pracowali. Ten granat nie wybuchnie. Takie karteczki wkładali
między zapalnik a ładunek wybuchowy do amunicji, której używały wojska Hitlera, ten granat niewybuchny. Podobna sytuacja. Polski zestaw Piorun no, nie zadziałał. Także też proszę zweryfikować te buńczuczne zapewnienia o tym, że niezwyciężona polska armia i tak dalej, bo to jest gra wielkich tego świata. My tego nie rozumiemy. To jest gra wielkich tego świata. Zełenski doprowadzi Ukraińców do tragedii. A dlaczego? Dlatego, że pewnie już nie ma wyjścia. Jest popychany ze strony państw, które władają wielkimi korporacjami i ma być poszerzona strefa wpływów dla tych korporacji. Tu mamy zajścia w jednym z miast, które zajęli rosyjscy żołnierze. Ukraińcy wyszli protestować. Oczywiście nie całe miasto, bo ta reszta ludności prorosyjskiej, ona się po prostu boi. Tam ten terror, tu w przypadku pana Kamila, który został pobity na Ukrainie, jest znacznie bardziej posunięty. Jeżeli chodzi jeszcze, dotłumaczę, ktoś mi napisał w komentarzu, że ale jak to Putin nie wyłączył telewizji? No właśnie dziś spadły bomby na telewizję w Kijowie. No to ja mówiłem to dobę wcześniej. To jest to, o czym mówię Państwu. To jest czysta analiza. Po dobie Putin zareagował na to, co powiedziałem. Do tej pory była to rzeczywiście akcja delikatna. Wydaje mi się, że ten drugi dzień rozmów między stroną rosyjską i ukraińską też nic nie dał, ze względu na to, że cały czas Boris Johnson specjalnie przyjechał i tłumaczył, że wygracie, Ukraińcy wygracie. To jak tu strona ukraińska ma pójść na układ, rzeczywiście dać się rozbroić, rzeczywiście dać sprawdzić stronie rosyjskiej, co tam w tych laboratoriach i tak dalej, jak Zachód cały czas zapewnia, to tak jak nas przed wrześniem 1939 roku, że my wam pomożemy i nic nie pomagają. Z drugiej zaś strony jest wielce prawdopodobne, że zostaniemy poważnie wciągnięci do wojny przez kapitał, który jest bardzo bezpieczny, tysiące kilometrów stąd, tam mają swoje rezydencje, tam mają swoje siedziby, który to kapitał no, włada systemami politycznymi. To ten kapitał decyduje, kto będzie rządził w danym kraju, opłacając media. To wielokrotnie przeze mnie tłumaczona kwestia. I może tak być, że sytuacja, która tu jest u nas, zresztą nie wiem, czy Państwo pamiętacie te wszystkie eksperty, te Bartosiaki i inne, które tłumaczyły nam, że wojna zacznie się w Iranie. Pamiętacie, oni to mówili. Wojna zacznie się na Morzu Południowochińskim. Ja wtedy mówiłem, uważajcie, bo wojna zacznie się u nas, na terytorium Ukrainy, rozleje się na Europę. Ja to wtedy mówiłem, w kontrze do tego, co oni mówią, albo we wszystkich tych miejscach na raz. Znowu miałem rację. Czysta analiza sytuacji. I bym prosił tych wszystkich, którzy krytykują mnie, po prostu zrozumieć. Posłuchać i zrozumieć, a może unikniemy tragedii. Sytuacja przypomina mi tę sytuację sprzed pustynnej burzy, z tej akcji pana Busha, prezydenta Busha.